To w ogóle było wielkie wyzwanie, dlatego że to miało być misterium kolędowe. Nie dla stałych bywalców koncertów muzyki współczesnej, ale dla ludzi, którzy przyjdą właśnie po to, żeby przeżyć coś związanego z tym wszystkim, o czym to misterium kolędowe opowiada. Prawdopodobnie się spotkam z różnymi krytycznymi głosami. Może się ocieram o za bardzo muzykę filmową czasami, że za bardzo wychodzę na przykład do ludzi. Chociaż moim zdaniem to są zupełnie absurdalne zarzuty, bo no, utwór jest jakąś całością i wydaje mi się, że ta całość jest domknięta. Poza tym każdy słuchacz jest tak samo ważny. Tak? No tak, tak, tak. Ja chciałem zacząć tu możliwie cicho, prawda? I tu rozwinąć to. Rozwinąć do tego fragmentu, żeby to tak, wyeksponować, to jest fajne, no bo... a potem załamać. Czy tutaj zacząć cicho, prawda? Tak, to mamy. Cicho, trochę jakieś più forte, to trochę więcej, tym bardziej, że te górne dźwięki tego wymagają, będzie im łatwiej. No tak. I to schować. No tak, właśnie tak trzeba zrobić. Po prostu musisz odpowiednio wcześnie podnieść ręce, czyli żeby po 10 sekundach to oni już śpiewali, a może i 8, nie? I wtedy akurat będzie, bo chodzi o to, że jak wyczekasz 10, dopiero ich zbierzesz, to masz następne 3. Ale tak mi się wydaje, że jak to idzie ciągiem, bo wiesz, masz po głosu 3-4 sekundy, zanim do ludzi dojdzie, o, skończyło się, to mijają następne 3 i ty wtedy już podnosisz ręce na wyjście. Więc jest szansa, że to wybrzmiemy z tego. Może rzeczywiście skrócić trochę, nie? Żeby to nie było 10, tylko na przykład 7.
Wiesz, ja myślę, że utwór w środku ma dosyć dużo pauz. Tak. To może ludzi blokować przed zbyt szybkim klaskaniem. Może, no. Także na to bym liczył, jeszcze ręce też zatrzymam i to wprowadzę spokojnie. Dobrze. Dźwięk jest dosyć banalny, prawda? To jest to samo jak na kieliszkach. No właśnie. I teraz tak, taki dźwięk się wydaje zupełnie beznadziejny. Wiadomo, że to się zdarza, tak się dzieci bawią, nie? Ale jak się to troszeczkę przetworzy, żeby dźwięk stał się ciekawszy, po pierwsze, a po drugie, no na nas można po prostu grać, prawda? Można się coś nauczyć i na przykład... No już zaczynam mieć jakąś ekspresję, prawda? Może tego nie rób, wiesz? My wiem, jaki to jest odgłos. Wojtek, my wiemy, jaki to jest odgłos. O nie. No tak, ale teraz zobacz, jak wiele można z tego zrobić, nie? No na pewno. Prawda? To... A weź głośniej. Nie mogę, bo nie mam takiej dużej kontroli. Ja na przykład, jak w sumie komponuję, to zwykle robię to w środkach transportu miejskiego. To znaczy, najlepiej mi się to robi, jak gdzieś idę albo jadę. Doskonałe. Na przykład siedzieć w domu i komponować tak na siedząco. Znaczy, mam na myśli wymyślanie, a nie już pisanie nut. No to jest, no trudno jest bardzo. Jak jedziesz miastem... A to w ogóle nic mi nie przeszkadza wtedy. Nic, chyba, ale... ktoś muzyki słucha, tak. To... Wtedy łapiesz pomysły. Ale w jaki sposób to zapisujesz? Bo często trzeba to zapisać, żeby nie uleciało z głowy. To rzeczywiście jest kurde problem. No, ostatnio o tym myślałem, bo... bo w głowie na przykład słyszysz już wszystko. Albo bardzo dużo, nie? I po prostu nie ma metody, żeby to zapisać. Znaczy, no można tak. Można oczywiście, jeżeli coś jest melodycznego, no to można sobie nuty zanotować, chociaż zwykle to... nie jest taki oczywisty w muzyce współczesnej, ale no nie wiem, można sobie zrobić jakiś rysunek, nie? Albo jakiś schemat, albo na przykład zapisać sam rytm i to, jaki instrument ma to grać. Czy, no rzeczywiście to jest... I robisz takie notatki? No robię, tak, robię czasami. Ale to fajnie było móc na przykład zrobić screenshota z głowy, nie? Że widzisz to wszystko, bo ja nie wiem, jak to jest, ale w głowie to można to wszystko usłyszeć, nie? No właściwie dokładnie, możesz usłyszeć całą muzykę, jaką grasz. Ale teraz, żeby to zapisać, to jest jakby duża sztuka, nie?
może między Wagnerem. Nie, nie ma. O. To jest... Uwertura symfoniczna. Misiowy synek. Anna Domini 1994. Jest podpisany klucz, żeby nikt nie miał wątpliwości, od czego się utwór zaczyna. Tytuł jest z boku, notacja jest w zasadzie dwuliniowa. Bogactwo rytmiczne, harmoniczne. Nie wiadomo, czy utwór jest jednogłosowy, czy nie. Wygląda... Nie wiadomo, czy to jest partytura, czy to jest po prostu jeden głos. Trudno powiedzieć. No, utwór nie doczeka się wykonania chyba, bo zapis jest już zbyt archaiczny. Moje stany emocjonalne, mimo że to brzmi strasznie patetycznie, a zarazem może dość prostacko, to trudno mi jest wierzyć w to, że muzyka może przekazać większe wartości niż emocje. A nie znam się na ludziach tak dobrze, żeby móc przekazywać emocje innych, więc przekazuję swoje. Ostatnio słuchałem Bregowicza, niedaleko wczoraj, strasznie się stresowałem, sobie puściłem to takie gaz, 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 pum, ta, 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 ta. Strasznie to jest dobre, to odstresowuje. No, chciałbym myśleć, że to mój najlepszy utwór, bo jest to mój najnowszy utwór, a chcę, żeby każdy kolejny był coraz lepszy. Trudno mi wyrokować, czy faktycznie jest tak, jak chciałbym myśleć, czy rzeczywiście jest najlepszy spośród moich utworów. Nie wiem, czy jest wyjątkowy. Zrobiłem wszystko, żeby był. Thank you.
poznałem chyba właśnie przy okazji prawykonania tego rozedrgania u mnie w szkole na Miodowej, jeszcze w liceum. No i potem przez to, że zdałem tutaj na studia, Tomek tu był chyba jeszcze na 5 roku, jak ja zdawałem, czy może na 4? Też na kompozycji. Z Wojtkiem miałem koncert w ramach finału konkursu Arboretum Krzysztofa Pendereckiego w Radomiu. To tam byliśmy wykonani na jednym koncercie, to był koncert symfoniczny, nie no, bo to była orkiestra smyczkowa. To koncert smyczkowy. To był największy koncert, jak chodzi o zespół wykonawczy, na jakim się spotkaliśmy jako kompozytorzy. Thank you.
Kiedyś emocje przed wykonaniami były większe. Byłem pewnie mniej pewny tego, co napisałem, tego, czy to wszystko wyjdzie, czy te wszystkie moje pomysły i wizje znajdą swoje odzwierciedlenie w realizacji przez wykonawców, dyrygenta, orkiestrę, jak ludzie na to zreagują, bo to nigdy nie wiadomo. Ale dzisiaj muszę przyznać, że jedynym takim bardziej emocjonującym momentem to są pierwsze próby. Właściwie to taka zupełnie pierwsza próba, na którą idę. I upewniam się, czy nie ma błędów w głosach, czy wszystko działa tak, jak powinno, czy rzeczywiście właśnie te pomysły działają. Ale kiedy już te próby mijają i jestem pewien dyrygenta zespołu, to właściwie zupełnie spokojnie chodzę na te koncerty. No, ale tutaj nie da rady, bo jak ja to zostawię, ja to wczoraj tak zrobiłem, jak ja zostawię tutaj, to mi się to wplącze w młotki i to będzie koniec w ogóle. Tak mi się dokładnie wczoraj zrobiło. Ale to w tę stronę pan sobie puszcza te... Tylko, że ja tu mam pulpit. A, z pulpitu. Ja tu mam pulpit, tak. Także to musi być tam. Się było nauczyć. Ale rzeczywiście na przykład te smyczkowania, w ogóle mam pomysł na taki utwór, który będzie bardzo eksplorował te rzeczy, ale właśnie w takim muzycznym sensie, żeby to nie był katalog efektów, co jeszcze na fortepianie możemy zrobić i sobie tam w śrubokręt wbić w oko i inne rzeczy, tylko bardziej, wiesz, wykreowanie takiej homogenicznej tkanki, ale złożonej z różnych takich ciekawych rzeczy. No, natomiast właśnie wtedy to by musiało być nagłośnione. Wiesz, takie naprawdę intymne dźwięki gdzieś z tego instrumentu powyciągać. Super. Jeżeli się ani foto odzywają, to dobrze? Bardzo dobrze. Właśnie to o to chodzi, wiesz? A, okay. Mój dzień wygląda tak, że jak tylko się obudzę, zaczynam pracę i zasypiam, kiedy ją skończę. Także to jest niezdrowe. Ale inaczej nie potrafię, ponieważ gdziekolwiek się znajdę, myślę o tym, o każdym kolejnym takcie utworu, o tym, jak to zinstrumentować, co połączyć z czym i to... ciężko się od tego uwolnić. Wiruje mi nad głową 200 pomysłów. Potrzebuję naprawdę spokoju, by wybrać ten, który uważam za najlepszy. W momencie, kiedy tego spokoju nie mam, wybieram trochę na chybi utrafił. I potem może się okazać, że jednak inny był lepszy. A że nie lubię poprawiać swoich utworów, to lepiej dla utworu i dla mnie, kiedy wybiorę jednak ten lepszy. Ale do tego potrzebuję skupienia, koncentracji, czasu i tak dalej, którego najczęściej brakuje. I tak to działa po prostu. Thank you.
No ja bardzo lubię utwór Tomka i jakby jego podejście do... I właściwie myślę, że my w trzej mamy takie podejście do muzyki. My lubimy chyba witalność w muzyce, lubimy dynamizm, lubimy czasem, żeby było głośno. Lubimy po prostu grać mocno, to znaczy na przykład używać dużych kontrastów. Jeżeli coś ma być forte, to naprawdę zagrać forte. Jeżeli coś ma być piano, to zagrać piano. Wydaje mi się, że to jest podobne u Tomka, w którego utworach, zwłaszcza tych symfonicznych, jest dużo bardzo energii. Coś nas chyba łączy, chociaż każdy z nas ma inny styl. Chyba koledzy powiedzą podobnie, tak mi się zdaje.